Cześć wszystkim i witam was serdecznie w pierwszym odcinku Silent Hill 2 Remastered. Kurde. Tyle lat minęło, odkąd grałem ostatni raz Silent Hilla, że obrósł w kurz. Moi drodzy, jest to jedna z pierwszych gier tego typu, z którą kiedykolwiek miałem styczność, a że robiło to polskie studio, w sensie tego remastera, bo oczywiście gra jest Konami, oryginalnie wyprodukowana przez Konami, to mój patriotyczny duch każe mi wesprzeć ten tytuł, pokazać twórcom, że no, wspieramy ich w ich pracy, że wspieramy ich działalność i że chcemy więcej materiałów od nich. Nawet jeżeli opinie są nieprzychylne, ja to mam gdzieś. Próbowałem nagrywać dla was krótki początek gry, ale no, mój padzik cudowny, wspaniały stwierdził, że jest ważniejszy niż mój mikrofon za ileś tam milionów złotych monet i nagrał się dźwięk przez pada, dlatego zaczniemy jeszcze raz, nagramy sobie to od nowa i tyle. A co, nie ma co przedłużać, myślę, że możemy przejść do poziom trudności walki. Standardowy poziom trudności zagadek, standardowy, gotowe ustawienie interfejsu, jak najbardziej tryb graficzny, lata 90. Nie no, wiecie co, zostaniemy chyba przy domyślnym, zobaczymy sobie tą gierkę w całej okazałości. Myślę, że tak będzie najlepiej. Generalnie jest to jedna z ciekawszych opcji, która została stworzona przez Konami. Było tych gierek całkiem sporo, ale tu właśnie seria Silent Hill była tą najbardziej popularną i dawała najwięcej frajdy. Może frajdy nie, ale dreszczyku emocji jak najbardziej. Jakie detale. Ktoś tu chyba wczoraj pochlał. Restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Died of that damn disease 3 years ago.
So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? I tutaj wchodzimy do gry. Moi drodzy, witam was serdecznie, jestem James. Dostałem list od mojej martwej żony. Co ja tutaj robię? Spadam stąd, ona nie żyje! Nie no, słuchajcie, tak serio, to oczywiście zagłębiamy się w historię, piękną historię Silent Hill. Podejdźmy tylko do samochodu, zbierzemy mapę. Ja już wiem, że tutaj nic dla nas nie czeka. Generalnie... Gra wygląda ślicznie. Nie wiem, o co chodzi ludziom. Moim zdaniem pięknie zremasterowali tę grę. We come. Chyba było welcome. No ale dobra. Przejdźmy się po okolicy. Chciałbym wam pokazać, jak wyglądają ciemniejsze pomieszczenia w tej grze. Przynajmniej na chwilę obecną. To jest łazienka, w której James się ogarniał. Proszę, nie jesteśmy wampirem. Nie jesteśmy tutaj, by ssać krew. Jakby to powiedział kaftan. Tak, tutaj się ogarnialiśmy. Bardzo przyzwoity, schludny kibelek. Na Airbnb dostałby na pewno jakieś 4 gwiazdki. No, bardzo fajna lokacja, bardzo fajna lokacja. Park Fortnite 10 na 10, nie? Okej, zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze na nas czeka. No, droga, z którą prawdopodobnie przyjechaliśmy. Zakaz zawracania, ciekawe. Przy śmieciach nic chyba nie ma. No, generalnie... Czy my na pewno tam powinniśmy wchodzić, James? Przejdźmy się pod tamtą bramę, gdzie jest We Come. Co prawda brakuje E na końcu, więc to We Come. Silent Hill. 50. 10 mil do Parku Narodowego Paleville. Road closed, droga zamknięta. Jaki ambient fajny. Wieje grozą. Słuchajcie, coś czego mi zawsze brakowało w Silent Hillu, to taki brak ogólnej eksploracji. Widzę, że się nadal to nie zmieniło. W sensie, nie można zajrzeć do pierwszego lepszego samochodu. Nawet gdyby był pusty, nawet gdyby 90% samochodów była pusta, to w dalszym ciągu nie mamy takiej opcji. A myślę, że to by fajnie urozmaiciło rozgrywkę, urozmaiciło. Sprawiło, że rozgrywka byłaby bardziej rozmaita. Może w ten sposób się wyrażę. Gierka prezentuje się naprawdę... fenomenalnie, moim zdaniem. Ślicznie to wygląda. Ambient, dźwięk normalnie jak w Huncie. Crytek mógłby brać lekcję od Bluberga, o ile to Bluberg odpowiadał też za dostrajanie dźwięku do otoczenia i tak dalej. Chociaż pewnie Konami maczało w tym swoje małe japońskie paluszki. To co to było? Jakiś zły, wielki wilk za nami idzie. Generalnie rzecz biorąc, Silent Hill'a ostatni raz grałem, mając jakieś 14-12 lat, czyli jeszcze będąc gdzieś w okolicach podstawówki, nie pamiętam dokładnie. Grałem w tę grę z moją 5 lat starszą siostrą. Oczywiście zapisujemy grę i zapiszemy sobie na tym samym zapisie co wcześniej. Myślę, że tak będzie sensownie. Coś, na co warto zwrócić uwagę. Kiedyś te komentarze były po prostu napisami na ekranie, a teraz dodali ścieżki audio, dialogi, które bohater mówi sam do siebie. Ale kozacko to wygląda. Normalnie aż chyba screenshota pierdyknę. Thank you.
excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog, either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. W ogóle James sprawia wrażenie takiego zadbanego, porządnego gościa. No może poza tym zarostem, chociaż bądźmy szczerzy, każdemu z zarostem do twarzy. Możemy z nią w interakcję znowu wejść? Zaraz do niej może podejdziemy. Zobaczcie sami. Wyprasowana koszula, zadbana kurtka wojskowa, taka bomberka, coś w tym stylu. No i dżinsiory. No, zobaczmy, czy możemy z nim jeszcze pogadać. Nie możemy, okej. Okay. Koniec dyskusji. Gierka naprawdę ładnie się prezentuje, ale chciałem coś jeszcze sprawdzić. No tak chyba nawet lepiej. Trochę poprawiłem jakość graficzną. Mam nadzieję, że nie wpłynie to znacząco na płynność gry. Ale jest lepiej. Oj, jest lepiej. Ray Tracing swoje 5 groszy tutaj nam zrobi. A że mam dobrą kartę graficzną, to czemu by z tego nie skorzystać? W końcu jakaś gra, która z ray tracingiem będzie normalnie funkcjonować, mam nadzieję. Moi drodzy, wracając do mojej historii. Grałem w tę gierkę z moją siostrą jeszcze kiedy ona była w liceum, a ja byłem gdzieś na przełomie podstawówki i gimnazjum. Poświęciliśmy na przejście tej gry około miesiąca czasu i było to jedna z najlepszych gier tamtego czasu. Tamtych czasów i bardzo dobrze ją wspominam. Jeśli moja siostra to teraz ogląda, to gorąco cię pozdrawiam, a wiem, że czasami jak masz chwilę, chociaż... różnie z tym bywa, no to cieszę się tym bardziej, bo poświęcasz swój wolny czas właśnie na to. Moi drodzy, Silent Hill 2, jedna z najbardziej kultowych gierek tego gatunku horroru, psychozagadkowej gry, która przenosi nas w świat niemożliwy, doczekała się tego remastera i powiem wam szczerze, że potrzebowała go. W sensie, Silent Hill 2 tak czy inaczej był fajną gierką i fajnie było się zanurzyć w te kwadratowe pikselki, które tam gdzieś latały, ale... no, sami zobaczcie, jaki to piękny klimat teraz daje, no... mgiełka delikatnie się unosząca... brak dziwnych przeskoków kamery... coś po prostu genialnego. Mamy tutaj drzwiczki... autoczęści... brak przedmiotów, jasne. Autoczęści V2, wchodzimy do środka. O, karteczka. Pojechałem do miasta, naprawić okno, zapasowe klucze w szufladzie, jasne. Dobra, nie wiem, czy musimy to odhaczyć, żeby przeczytało, dobra. Wiedza się nam przyda, tak czy inaczej. Mamy tutaj rozbite okno, jakiś hałas w środku był. Okej, nikogo tutaj chyba nie ma. Ale jak to jest ciemno i ponuro. Mamy klucze.
Podoba mi się to, jak można teraz inspektować to wszystko, jeszcze przybliżyć sobie. Nie pamiętam, czy w oryginalnym Silent Hillu też można było tak robić, no ale czasami te przedmioty wymagały od nas jakby dokładniejszej inspekcji, żeby można było rozwiązać jakąś zagadkę, a tych zagadek było od cholery. I naprawdę większość z nich była kozacka. Dobra, wbijamy do środka. Mimo że wiem, że w tej chwili raczej nic nie powinno się nam przydarzyć, bo pamiętam tę gierkę dosyć dobrze, jeżeli chodzi o początek, bo sporo jakby sam podejść miałem do tej gry. Oczywiście będąc młodszym, bałem się grać w tę grę samemu, tak więc no nie przeszedłem jej sam, ale z siostrą przeszliśmy ją do końca, tak, ukończyliśmy tę grę. Także początek jest mi dobrze znany. Jestem bardzo ciekaw, czy Blueberg dodał jeszcze jakieś ciekawe wstawki, własne jumpscary, czy ścieżka dźwiękowa też była robiona przez Blueberga, może ktoś z was wie, dajcie znać w komentarzach. A skoro już jesteśmy przy komentarzach, to miło by było, gdybyście dali znać, jakie długości odcinki byłyby dla was najlepsze. Czy pół godziny jest odpowiednią długością, czy może no, Silent Hill 2, no to tak z godzinka czasu? No, wiele tutaj w tej grze wycinać nie wypada, także będzie to raczej surówka, która no, będzie skrócona może o takie przemarsze pomiędzy pomieszczeniami, pomiędzy budynkami, czy czymś w tym rodzaju, no chyba, że coś się będzie działo po drodze. Ale generalnie będę starać się jak najmniej materiałów z tego wycinać, żeby to po prostu zachować w takiej formie, jakbyście to właśnie wytrzymali teraz kontroler w ręku i sami zwiedzali Silent Hill. No i chyba dotarliśmy wreszcie do miasta. Okej, okay, ktoś nawet był tak miły i zostawił dla nas mapę. Jesteśmy oczywiście zielonym punkcikiem na mapce, jesteśmy w tym miejscu. Mamy tutaj Sanders Street, Lindsay Street i Martin Street oraz Nelly Street. Dobra, lecimy w takim razie do przodu. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. Chyba tutaj nic nie będzie. Dead end, okej, okay. No dobra, skoro ślepa ulica, no to ślepa ulica. Tutaj mamy kwiaciarnię. Sklep botaniczny, jasne. Jest tutaj coś? Coś wartego uwagi? Chyba nie. Pani Cassandro, jeden klient zamówił dziś bukiet czerwonych i białych kwiatów. Moje próby wytłumaczenia mu, że przynosi to pecha, nic nie dały. Nie mógł się zdecydować. Wydawał się trochę dziwny. Patrzył na mnie, jakby mnie przy nim nie było. Potem po prostu wyszedł, a na odchodne powiedział, że kwiaty odbierze później. Daję pani znać, bo do tego czasu może już mnie nie być na miejscu. Okej. Okay. Czy tutaj coś jeszcze jest, co można by było zebrać, podnieść, cokolwiek? Nie, nic tutaj nie ma. Ale czy ona coś tutaj patrzył? Nie. Wydawało mi się. What is this, James? I think it's the blood. Okej, lecimy dalej, moi drodzy. Szkoda, że nie można po prostu kliknąć przycisku L1, który odpowiada za sprint i postać tam biegnie, jak w Wiedźminie na przykład było. No ale... więcej krwi. Staw. Krew albo jakiś glut. To skręca w prawo. Tutaj mamy kawiarnię, dobrze pamiętam? No zobaczmy na mapie. Co to jest? Restauracja Gonzales. Restauracja Gonzaleza. No, zobaczmy. Zamknięte. No to trudno. Może od tyłu gdzieś dało wejść, co? Tutaj też jest krata. Okej. Słuchajcie, każdego podejścia do domu sprawdzać nie będę. Idziemy na razie w tym kierunku za śladem tego czegoś. Hey, wait. Tak, na
pewno to nie jest jakaś groźna postać, to po prostu ziomek, który ma zły dzień i szlaje się środkiem ulicy, nie? Chyba poszedł tutaj. W takich gierkach jak ta warto się rozglądać dookoła, patrzeć, czy nie ma jakiś znajdzie gdzieś po drodze. No dobra, tam wlazłeś. Jasne, okej, okay, dobrze, no. To było trochę creepy. Ale okej, okay, ta. Wydaje mi się, że musimy wejść tutaj. Dobra. Przechodzimy dalej. O, jest karteczka. Przyciskanie się przez... Ej, to jest intro do The Last of Us. To jest okno z The Last of Us, to z głównego menu. Jaka ładna firana w ogóle, taka niezniszczona względem całej reszty, co? Lecimy dalej w takim razie, moi drodzy. Szafeczki. O, można zacząć szukać rzeczy. Fajnie. Supplement. Nutrition supplement. Suplement odżywczy. A tu nic nie ma. Możemy użyć napoju leczniczego wciskając trójkąt. Spoko. Słyszę radyjko. Wejść na górę zakratowane. Ciekawe, nie? Oho! Są jakieś suwaki na sobie w ogóle. Dobrze. Stay back. Mnie kwasem? Mnie kamień jeden? Możesz ty, chamie. Dobij go, dobij. Chyba tak, James. Czy my mamy jakiś pasek zdrowia albo coś? Zdjęcie naszej żony. Wyposażenie medyczne, suplement diety, okej. Tutaj już nic nie ma. Nie, tylko radyjko było. Okej, przyciskamy się przez kolejną szparę. Czysto? Czysto, okej. O, apteczka? Strzykawa. Nie wiem, czy chciałbym używać takiej starej, zapyziałej strzykawy, no ale okej, tutaj coś jest. Albo i nie. Można było sprawdzić, czy coś jest. Okej, dobra. Mamy okno, mamy jest tłuc. Dobrze. To jest chyba nowość. Nie kojarzę, żeby w Silent Hillu dwójce, tym pierwotnym, można było zbić szyby. Chyba był głos Mary, naszej żony. To fajnie tak te okiennice latają przy wietrze. Fajny detal. Coś tu jest jeszcze? Chyba nie.
To jest karteczka. I co? Aha. Nie bardzo wiem, o co tam chodziło. Czy tu można wejść? Niestety nie. Zapałki. Barneliego. Przy trupie. O, to nieważne, że tu gościu leży na ulicy rozsmarowany. Dla nas ważniejsze jest to, że w barze Neliego może coś być. If you're reading this, leave this place. It's not what it seems. Sometimes you just have to look behind. Jeśli to czytasz, opuść to miejsce. Czasem coś jest z nim nie tak. Czasem po prostu warto spojrzeć za siebie. Czasem powinieneś spojrzeć za siebie. Wystarczy spojrzeć wstecz. Okej, dobra, dobra. Jeden ciul. Mógłbym tłumaczyć. Okej. Słuchajcie, mamy tutaj zapis gry. Myślę, że jesteśmy już w mieście Silent Hill. Ja bym w tym momencie zapisał gierkę i słuchajcie, będziemy chyba kończyć. Odcinek w tej chwili trwa niecałe 30 minut. Jako pilotaż, który, że tak to nazwę, ma was prowadzić do tego świata, do tej gry, no myślę, że wystarczy. Słuchajcie, jeśli podoba wam się Silent Hill, jeśli podoba się wam, jak prowadzę Silent Hill, zostawcie jakiegoś kciuka w górę. Was to nic nie kosztuje, a mi to pomaga po prostu decydować, czy kolejną serię zaczynać, czy też nie. Tak czy inaczej będę grać Silent Hill 2, ale mogę się z wami nim podzielić moim wrażeniem, moimi reakcjami, moim sposobem przejścia tej gry, no i zakończeniem, które uda mi się osiągnąć, bo tych zakończeń jest kilka. Tak więc proszę was o dwie rzeczy. Komentarz z długością filmów, których byście chcieli, bo mogą one trwać nawet godzinkę albo i więcej, jeśli by była taka potrzeba. No i kciuk w górę, o ile film się wam spodobał. To tyle z mojej strony na dziś. Mam nadzieję, że wrócicie i że będzie do czego wracać. Trzymajcie się. Cześć. Gorące podziękowania dla wspierających. A czy ty dałeś lajka i zasubskrybowałeś już kanał?